siemano, z tej strony Magasonet i witam w kolejnym vlogu JR Mokrzyn, Czwóreczka, jak sami widzicie. A ja bardzo serdecznie, z racji takiej, że jest dopiero 8:30 rano, chciałbym wam przedstawić brony V2. Jak widzicie, brony lekkie, tamte były brony ciężkie do robienia typowo podsiewy, do uprawienia pola. Tutaj mamy brony lekkie, zrobione typowo na poplony. Wszystko praktycznie tak samo, 9 metrów, szerokość robocza. My, jak widzicie, jesteśmy na Biskupowie. Miałem zaczęte tego vloga na poligonie i w ogóle, ale się pochorowałem i na 2 dni praktycznie nie było co przyjeżdżać i nagrywać. Chłopaki mi tam skończyli, a ja robię dzisiaj ostatnie już pole z poplonami. Czwórka praktycznie tylko długa odpięta i od razu zapięta brony. Powiem wam, super sprawa, bo tak to w tym czasie, co ja działam sobie na poplonach, w tym samym czasie chłopaki mogą działać i uprawiać podsiewy, bo jak widzieliście, ostatnio oraliśmy jeszcze udorkiem właśnie tył, tam już nie nagrywałem, bo praktycznie padłem i oraliśmy sobie w czwórkę, naprawdę mega szybko nam tam fajnie szło, bo jest sporo gliny, ale naprawdę nie możemy narzekać, bo sporo by spadało, więc naprawdę ta orka była świetna. I oraliśmy sobie w czwórkę, ja później zjechałem, po południu zapiąłem się brody i od tamtej pory już sobie bronuję. Jest to u nas ostatnie pole z poplonami, dalej będziemy już poplon siać na dzierżawach, ale już nie dla nas samych, dla innego gospodarza. Tam mam około 150 hektarów, także też będzie szło, ale robimy sobie teraz na zmiany. Ja przyjeżdżam wcześniej rano, dzisiaj wstałem sobie o 6:00, chwila moment byłem na polu i naprawdę już mam kawałek fajny zrobiony. Bronek przyjedzie, jest mniej, bo bronek też już ma w większości potależowane, a Piotrek z Jasiem będą na zmiany rozsiewać poplon. Myślę, że te 150 hektarów ponad, no około 2 dni ponad może rozsiewania. I myślę, że dziennie, jak tak od rana do nocy, bo dziś jest bronami, to dziennie około 50 hektarów zrobi, także 3 dni bronowania jest mniej więcej. Fajne kawałki, bo tu mamy 30 to chyba. Później koło domu tam będzie taka 50 w łąkach, jak sami dobrze wiecie. A tutaj uwielbiam to pole pod jednym względem. To są tak wspaniałe widoki. Nie wiem, czy będziecie to, kurczę, widzieć na kamerce, bo na kamerka tego w ogóle w rzeczywistości nie oddaje, jak jest. Ale z każdej strony tego pola są cudowne widoki, jak na żadnym innym, może na poligonie, tylko poligon jest bardziej wkurzający. Tutaj, jak sobie naprawdę dobrze człowiek rozplanuje górki, tak jak robiłem to na przykład teraz, to nie ma jakiejś ciężkiej uprawy. Tym bardziej, że ta ziemia jest wilgotna i naprawdę fajną robotę to robi tutaj poplon. Świetne stanowisko ma. Mega to teraz bronami zaciągnę, przynajmniej jest jakiś efekt na poligonie. Będzie ciężko z racji takiej, że tam było robione, jak było sucho, ta talerzówka ledwo co robiła, no ale trzeba było zacząć coś talerzować. I jedynie całe szczęście, że już tak w miarę ta wilgoć była, gdy bronowałem, no chociaż coś się pozaciągało, a tutaj było talerzowane, jak i my oraliśmy sobie na udorku, także naprawdę tej wilgoci jest sporo. Tego, co dobrze tutaj widziałem, jest gorczyca rozsiana na tych jutro, na tych poletkach teraz. Tego, co się nie mylę, jest żyto i wyka, chyba coś w tym stylu. Byliśmy po to specjalnie aż koło Słupska. Wczoraj był Jasiu. Zobaczcie sobie, góra, góra, góra. Przeciąłem się fajnie w środku. Także tutaj jeszcze ten skos, jak widzicie, spokojnie się idzie. Tutaj jest gorzej, bo jest piach
miałbym naprawdę bardzo ciężko z podjazdem. A tak to tam z górki sobie zajadę. Wcześniej tamten cypelek robiłem raz przy razie, bo naprawdę się dawało. I już ostatnio tamtą górkę, tamten skos robiłem sobie właśnie tak jak tutaj. Najgorszy moment tego pola to jest właśnie ten jeden skos, choć jego idzie wszyscy. Wszyscy dajemy radę orać, czy czwórkami, czy szóstkami. Najgorzej jest tam. Pamiętacie na pewno z poprzednich vlogów. Nawet orka czwórkami tam się nie wjeżdża, chłopaki mieli ciężko. I były momenty, że tylko oraliśmy do pewnego momentu. Wszyscy spadali na dół i dopiero później tak takim skosem to weźmy orali, aż w końcu udało się to w miarę wyorać. Naprawdę jest ciężkie, ciężko tam to zrobić. Nawet skupił rozsiewacza, wczoraj Bronek leciał bokiem. Fajnie, bo nożynko już mamy zasiane. Wszystko w terminach, ładnie się wyrabiamy. Tutaj teraz dzisiaj może, bo padało ostatnie 3 dni. Dało to około 50 litrów. Był moment, że nawet godzinę dało 15, także no, u nas naprawdę nie narzekamy z deszczem. Teraz wyjdzie właśnie sobie uprawa jutro i siemy dalej. Właśnie na Udorpiu, tak jak i z tamtej strony piękne pola i z prawej, tak i tutaj z przodu. Nie wiem, musiał może tak usiąść, o, może to będziecie widzieć. Tutaj pole możecie kojarzyć. Robiłem sobie wapno w tamtym roku. Moje jedyne wapno, jakie robiłem akurat na usługę, się trafiło właśnie na tym tutaj polu. Też fajnie to wygląda. Fajny skos tutaj sobie naprawdę opracowałem. Cały czas nim jeżdżę. I fajnie, bo zaciąga mi ładnie. W miarę te ścieżki po talerzówce, bo talerzówką jest robione tak jak siadę, tak jak orane. Chodźcie, jak widzicie, czwórka bez większych problemów. Sobie na zającu nawet radzi, z obrotów nie spada, więc no kiedy używam tego żółwia, chyba że jakiś mam taki mocny nawrot, jak robiłem sobie pętelki, to od czasu do czasu warto tego żółwia też wrzucić. O 7:20 byłem tutaj. Jak zaczynałem vloga, była 8:30, także naprawdę sporo jest zrobione i myślę, że może być nawet tak, że na zmianę Bronka nawet nie będzie musiał przyjeżdżać tutaj do mnie na to pole, bo ja sobie zjadę. Także naprawdę, jeżeli się uda to pogarnąć do południa, to będę w mega szoku, bo wtedy wychodzi, że nawet byśmy mogli walnąć 60 hektarów dziennie. Przy ciężkich bronach tak nie jest, bo wiecie, rozjeżdżanie tych górek zależy też jakie to jest bronowanie, jakie pole. Tam też jeździ się o wiele wolniej, jest ciężej, robi się to o wiele dokładniej. Poprzeczniaki, przynajmniej ja, robię zawsze po kilka razy, żeby to ładnie wszystko wyrównać pod siebie. Nie zleci. Zgadza się, bo wcześniej wam nie mówiłem. No u mnie niestety jedwień był lekki, bardzo lekki, a że przeważał w mojej mieszance. Było tak jak się spodziewałem, 3 tony. Sprzedałem po 64 plus VAT. Podrobieniem kujawskim. No ale czasów nie było, za dużo na plus nie wyszedłem, no ale tak jak się domyślałem, niestety to wiosenne w tym roku nie dało, tak jak sami widzieliście w podsumowaniu z Mokrzyna, że wiosenne nie były tak wspaniałe, mimo wszystko, że tu też padało. A jakiejś wielkiej różnicy naprawdę nie było. Murwa, kać, chyniek, powiem wam, że kurde, na najgorsze się wjechało.
I przed chwilą jeszcze nigdy mnie tak bokiem nie postawiło. Nie wiem, jak mam teraz zajechać ten skos. Nie mam zamiaru przeżyć tego, co przed chwilą. Jobana glina. Teraz może pojadę bardziej pod takim kątem, bo nie będzie mnie tak ściągało. Bo przed chwilą jechałem sobie tym skosem tak, chciałem wykręcić. Nie daj Boże, zresztą nawet widać tu. A chcę to rozciągnąć, żeby później na orki nie było tragedii. Gdy zjeżdżamy, to jeszcze w miarę to idzie ogarnąć. Szkoda, że nie miałem wcześniej kamery, ale nie, jeszcze spokojnie. No, obrony szły 3 metry bokiem względem niż teraz. Ja będąc w ogóle ten tył mi zarzuciło, ja patrzę, a koła tamtej broni idą równo z tymi kołami tylnymi. Wypnę sobie teraz tu, wrócę tędy, zjadę jeszcze raz, robię poprzeczniak i wyjedziemy tamtędy i będziemy robić ten skos. Więc najważniejsze na tych polach mieć jakiś plan. Szczerze to chyba tu jest największa górka, pod jaką muszę sobie podjeżdżać. Bo tak to wszędzie raczej miałem miarę, ale wolę podjeżdżać pod taką równą górę niż tu pod skosem i gliną. Praktycznie zobaczcie, w ogóle nic nie ryje. Więc to jest najważniejsze. Skoro będę już teraz zjeżdżał. Jo, tu poprzeczek mam wykończony, więc mogę jechać wam pokazać. Już raczej nie będę się cofał ani razu. No to zobaczcie, jak bronka z rozsiewaczem wnosiło. Tego ja zjeżdżałem sobie tak. Też nie ma co dodawać gazu, już raz miałem problem, kurde, bo naprawdę tu mnie po krzakach ciągło, a nie mogłem za cholerę wykręcić, ani cofnąć, ani nic. No zobaczcie, jak na łyżwach. W ogóle w szoku.
ty kurwa, zapomniałem bron opuścić. Chyba tak zaraz robię. Może chłop w szoku był, jak robił to pole. Nie wiem, nie pomogę. Ja dopiero niedawno przyjechałem. Fajnie, po przyczniacki będziemy mieli ugłaskany, bo po tym się później długim jeździ dużo razy i nie będzie człowiek chociaż skakał. Kurde no. Kręcę. Jest gitara. Dobrze, że zaryzykowałem. Bo tak to bym miał niepotrzebny przejazd na dół, jeszcze jeden i powrót. A tak to ściągnę to tylko po przeciek jedną i drugą, bo raczej po przeciek powinienem podjechać, jak będę wjeżdżał prosto. Jest w miarę zbity po żniwach, także tutaj tragedii nie będzie. Szkoda, że na GoPro to aż tak nie widać. Generalnie to wychodzi tak jak tamta wieża jest, pewnie jej też nie będziecie widzieć. John jest sobie coś siemaczem jeździł. To jest właśnie tam pole koło nas, koło Ukrainy, tak pokiew fajnie go było widać co. Też tam mają chyba z 80 do 100 hektarów w kawałku. Także naprawdę ciekawie i kurde patrzcie, chyba mam tak zajebiście zrobiony skos, że teraz wyjadę, a to sobie zaraz wykończę robiąc to przeciek i uwaga, uwaga. Skrzynka od roweru tu mnie odpadnie. Kurde, liany od Tarzana.
Wszystko tak samo działa jak w tamtych bronach, o tym i trochę uciekną. Ale nie chcę mi się teraz szukać, bo powinienem stanąć z górki. Wtedy one automatycznie po podniesieniu, gdy będę je za chwilę podnosił. Czekajcie, muszę sobie tak tu złapać. O, trzeba luftu dopompować. O, ta fajnie mi sama wskoczy, tamta niestety nie. Faj, ty lecisz. Dobra, tu już mogę nawet ogarnąć, wprawdzie. Idealnie wymierzyłem. Tak to powinienem zawsze, jak za wysoko bym teraz miał, to bym musiał iść i... opuścić, bo by mi ciężko było linę założyć, a później po opuszczeniu by była luźna. Dobra, wariaty, ja się z wami żegnam w dzisiejszym vlogu. Taki fajny vlog, nie za długi, nie za krótki. Co mi się tu zawadziło? Ach, dobra, gitara. Także co, do kolejnego vloga. Dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o challenge'ach i na razie, trzymajcie się, cześć!